Cześć wszystkim, witam was na kanale Kołobrzeg Fishing. Z tej strony jak Grzesiek. Jadę pobiegać dzisiaj za Okoniem na okoliczne jeziorko średniej wielkości. Pogoda taka ujdzie. Z góry przepraszam za ten szum, ale łożysko mi siadło z tyłu, a nie mam czasu wymienić, a w zasadzie nie mam klucza. Chyba że ma ktoś pożyczyć. Oczkowy 32, ząbki. Nie ma? Tak myślałem. No to więc jadę za Okonkiem. Sprawdzę w zasadzie... No, można tak to nazwać. Sprawdzę, wytestuję nowy kijek od firmy Westin. Designersko jest mega fajny. Jest to kijek W3 Street Stick od Westina do 10 gram. Wrzuciłem do niego młynek Dive ProRexa 2500 na plecionce 0,10. Tak więc jadę popróbować. Troszkę pochodzę, zobaczę jak drobnica chodzi. Za dużo miejsca to tam nie ma z buta, no ale coś trzeba robić w tak piękny dzień. To do zobaczenia na miejscu. Elo! Jest. Siedzi pierwszy okonek. O, ładny. Dosyć ładny okoń. Proszę bardzo. O, piękny okonek. Piękny, naprawdę piękny okonek. O. Ciekawe ile ma. Bardzo ładny okoń. Opa, zaraz cię zmierzymy. Naprawdę bardzo ładny. 22, 21. No to żegnam pana o zięble. Pierwszy okonek już był. Szukamy bardziej. O, już puknięcie było. Powiem wam, że bardzo fajna praca kija. Naprawdę. Choć nie dałem temu okonkowi szans, miałem za mocno hamulec ściągnięty. No ale kij naprawdę petarda pracuje. Dość nieprzyjemna sytuacja. Para
nie wiem, czy nie umiejących czytać, nie chcących czytać ludzi na zakazie wjechało skuterem wodnym, oczywiście z silnikiem spalinowym, no bo jak żeby inaczej, na jeziorko, gdzie obowiązuje całkowity zakaz poruszania się jednostkami spalinowymi. Jest okonek. Jest okoniątko. O, jaki wariat. Taki wariacik się trafił. No, niestety się zapięłeś. Pyk. O, spójrzcie. Ładny konek. I wędruje z powrotem do wody. Leć, leć, leć. Poleciał. Yeah. Chyba się przerzucam na koń. Całkowicie. A właśnie, nie dokończyłem. No i powiadomiłem odpowiednie służby, zadzwoniłem akurat do gospodarstwa rybackiego, które dzierżawi to jezioro. Oczywiście oni nie wiedzą, gdzie to zgłosić. Oni jakby tak mają taką inną dzierżawę, taką lekką. Kobita nie była całkowicie w ogóle zorientowana, o czym ona do mnie mówi. No więc zgłosiłem to do odpowiednich organów. Skoro ona nie wie, a ja wiem. Sprawa została zgłoszona, silnik ucichł. Mam nadzieję, że już kontrola została podjęta, odpowiednia. I mandacik. Pierdolę, dzwonię. Nie ma tu jeżdżenia na silniku. Siedzi. Piękny okonek. Jeśli to okoń, to naprawdę ładny. Piękna bestia. Piękny okonek, spójrzcie sami. O, jaki ruchliwy. 25 cm. 25 cm, pięknie. Piękny, już go wypuszczamy. Piękny okonek, 25 cm. Wędruje do swojego środowiska. Tutaj troszkę głębiej jest. No, płynie. Poszedł. Yeah. Pa. Piękna kolejna ryba. Niestety nie nagrałem zacięcia, bo rozmawiałem z dziewczyną. Ale piękny okonek. Piękna rybka. Już cię tutaj reanimujemy. Szybko, 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 szybko. Już cię tutaj to odpina. O, szybko na miarkę. Oj, ty, niegrzeczny.
21 cm szczęścia. Oczywiście do wody wszystko. I poszedł. Na razie się ogarnia, dotlenia się. Pójdzie. Poszedł w głębinę. Kobrzek fishing. Siema, to znowu ja. Na dzisiaj już jest koniec. Fajnie połowiłem, bardzo się cieszę z tego wypadu. 2,5 godzinki nie poszły na marne. Trochę się odblokowałem z tymi okoniami. Ale troszkę, raz, że głód, dwa, że deszcz. I stwierdziłem, że już na dzisiaj koniec. Może wieczorem jeszcze podjadę ze swoją dziewczyną, ale już nie będę nic nagrywał. Parę okoni ładnych, parę mniejszych. Ważne, że biorą. Zmieniłem zdanie co do tego jeziora. A tak poza tym, subskrybujcie kanał, dajcie lajki, zostawcie miły komentarz. Naciśnijcie ten dzwoneczek, co by dostawać powiadomienia. Dziękuję wszystkim za to, że obejrzeliście, za ciepłe słowa. Za tym, którzy nie dają ciepłych słów, też dziękuję. A co? Stać mnie. A więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Siema.